Przychodzi mi do głowy wspaniała pielgrzymka Jana Pawła II do Ziemi Świętej. Po mszy świętej przy grobie pańskim Ojciec Święty został zaproszony na obiad do pałacu patriarchy Sabata. Po obiedzie w pewnym momencie Ojciec Święty powiedział krótko: ja nie wyjeżdżam. Siedzący obok patriarcha miał taki wyraz twarzy, jakby nie zrozumiał. Ale dlaczego? Coś się stało? Nie. Ja nie wyjeżdżam. Nie wszedłem na Golgotę. Nie mogę wyjechać, dopóki nie wejdę na Golgotę. Czy wyraziłem się jasno? Mam powtórzyć? Od razu wszyscy zabrali się do pracy. Po półtorej godziny izraelska ochrona zorganizowała powrót Ojca Świętego do Bazyliki Grobu Pańskiego, gdzie znajduje się Golgota. By wejść na Golgotę, trzeba pokonać strome schody i trzeba iść naprawdę bardzo ostrożnie. Doszliśmy do tych schodów, papież popatrzył na nie i już chciał wchodzić. Gdy nagle nuncjusz z kimś jeszcze wzięli go pod ramię, by mu pomóc. Obrócił się i powiedział: życzę sobie zostać sam. To ja muszę wejść na Golgotę. To ja muszę tam wejść. Stałem naprzeciwko, zrobiłem zdjęcia i znając jego zdecydowanie, zniknąłem. Poszedłem do góry i tam czekałem. Powoli, powolutku, powolutku doszedł na górę. Kiedy tam dotarł, zobaczyłem te jego charakterystyczne oczy. On wszedł na górę, na Golgotę. To jakby zamknął koło swego życia. Jakby przeszedł drogę naszego Pana. Od urodzenia aż na Golgotę. Klęknął na skalę Golgoty. Potem rozejrzał się tak, jakby chciał się upewnić, że nikt nie będzie chciał mu pomagać. Poszedł dalej, uklęknął i ucałował to miejsce w skale, gdzie stał krzyż Pana. Łatwo było wyjść, ale teraz należało zejść, a schody były bardzo strome. Osoby, które były blisko, od razu ruszyły z pomocą Ojcu Świętemu. On się obrócił i powiedział: czy coś jest nie tak? I natychmiast wszyscy się odsunęli. Podparł się ręką i raz, dwa, aż nie zszedł do końca. Odwrócił się, popatrzył na Golgotę i zrobił znak krzyża. Taki był Jan Paweł II, który po raz kolejny nauczył nas, co znaczą słowa „ja wierzę”.
Wiele razy zadawano mi pytanie, które z moich zdjęć uważam za najpiękniejsze. Prawdę mówiąc, zrobiłem wiele ładnych zdjęć. Jest jednak jedno, które kocham w sposób szczególny i ma ono dla mnie wielkie znaczenie. To był Wielki Piątek, jego ostatni Wielki Piątek. Jan Paweł II nie pojechał w tym dniu do Koloseum na Drogę Krzyżową, tylko uczestniczył w niej w swojej kaplicy dzięki transmisji telewizyjnej. Trwało nabożeństwo, wszystko szło zgodnie z planem. Kiedy jednak doszliśmy do 14 stacji, papież dał znak księdzu Stanisławowi, żeby ten podał mu krzyż. I to jest ten moment ze zdjęcia. Ojciec Święty z krzyżem w rękach. I tu dopiero zaczyna się ta historia. W chwili, gdy transmisja telewizyjna przeniosła się z kaplicy do Koloseum, Ojciec Święty nagle wykonał pewien gest. Popatrzył na krzyż i co zrobił? Ucałował go. Przycisnął go do czoła, przyłożył do serca i chwycił tak mocno, że, co widać na zdjęciach, palce Ojca Świętego stały się czerwone od tego uścisku. Całe jego życie związane było z tajemnicą krzyża. To jest właśnie moje najpiękniejsze zdjęcie. W chwili bólu, cierpienia, ten papież po raz kolejny opiera się o krzyż. Jak wszyscy wiemy, Ojciec Święty napisał 14 encyklik, ale najpiękniejszą jest ta 15, której nie napisał. On tę 15, nienapisaną encyklikę przeżył całym swoim życiem, całym sobą. 15 encyklika poświęcona jest bowiem cierpieniu. I dlatego kocham to zdjęcie, bo widzę w nim encyklikę o cierpieniu. Doveva soffrire. Deve soffrire il Papa. C'è un Vangelo, direi, superiore. Vangelo della sofferenza.